No widzicie, teraz masz ładne buźki, was widzę. Piękne macie buźki. Albo marmolada. O chwilę, bo już. Właśnie marmolada. Chwilę, bo już. Odwracaj się. Edek, do zdjęcia. Nie miej nas gdzieś tam, tylko tu ładnie. Tak, bo nie chcą. Ładnie by po środku, za dużo nieba nie wie. Pokażę to co tutaj najcenniejszego mamy, tak? Troszeczkę z historii. Golejewko było znane już w średniowieczu, znajdowała się tutaj strażnicza warownia polska i ta warownia znajdowała się na miejscu obecnej baszty. Baszta w kształcie obecnym pochodzi z XVI wieku. Pełniła ona funkcje obronne. Tutaj przez te tereny przebiegała granica państwa, oddzielało tutaj dwa plemiona rywalizujące ze sobą, plemię Polan od plemion śląskich, także tutaj ten teren bardzo często nękany był różnego rodzaju najazdami i bitwami. Jednymi z właścicieli Golejewka byli Chojnicy i teraz spójrzcie Państwo na sam szczyt baszty. On jest obrócony i teraz go nie widać, ale kopułę wieńczy przewrócony półksiężyc, wykonany ze złota i teraz według podań został on przywieziony spod Chocimia i przywiózł go właśnie jeden z właścicieli Golejewka, Adam Choiński. Do baszty sobie zaraz wejdziemy, na dzień dzisiejszy znajdują się w niej biura i do góry sala nagród, w której gromadzone są puchary zdobyte przez konie na wyścigach. Golejewko było własnością przed wojną hrabiów czarneckich. I ten właśnie pałac był prezentem ślubnym hrabiego Marcelego Czarneckiego dla swojego syna Antoniego. Pochodzi on z połowy XIX wieku. Tak jak Państwo widzicie, na dzień dzisiejszy z zewnątrz jest zabezpieczony. Wykonana została elewacja kilka lat temu, odnowiona oraz dach. No niestety w środku jest pusty, no czeka na konkretną sumę pieniędzy, żeby no tutaj można było w niego po prostu zainwestować, odnowić go i oddać do użytku. Stadnina koni została założona w 1921 roku, także w tym roku jest równo 90 lat istnienia stadniny. No i słynie przede wszystkim z hodowli koni pełnej krwi angielskiej. Jest to rasa typowo wyścigowa, tak potocznie konie te nazywane są folblutami. Na dzień dzisiejszy w stadninie znajduje się około 140 koni. Stado klaczy matek liczy no niecałe 60 sztuk. Co roku oswojowanych jest około 40-45 źrebaków. To tak z takich ogólnych danych.